Protest w obronie miejsc pracy. Dzisiaj kilkuset pracowników walcowni Zawadzkiej, a także przedstawiciele hut z całego kraju manifestowali przed hutą Andrzej. To efekt zapowiadanej likwidacji zakładu. Pracownicy nie zgadzają się z tą decyzją. Właściciel, pan Karkosik, szef Alchemii, podjął decyzję o likwidacji oddziału walcowni rur Andrzej w Zawadzkiej. Jednego z najstarszych zakładów hutniczych na Opolszczyźnie. 435 osób straci pracę. Domagamy się wycofania z tej niechlubnej decyzji. Ja na przykład pracuję tutaj 42 lata. Dla mnie to jest po prostu, jakby powiedzieć, kop. Dostaliśmy takiego kopa. Zostaliśmy potraktowani jak zero po tylu latach pracy, w którym zakładzie myśmy stracili zdrowie. Szkoda słów, bo to, co teraz zrobili, tyle razy już huta była tak w trudnej sytuacji, ale w tej chwili doszło do likwidacji huty. Dla nas to po prostu jest coś strasznego. Zostajemy bez środków do życia. Znika największy płatnik podatków w gminie Zawadzkie. Powstanie czarna dziura w gminie Zawadzkie, czyli duży teren niezagospodarowany, jeżeli nie znajdzie się jakiś inwestor. Liczę na Skarb Państwa, na władze centralne,